Uniwersytetu Dziecięcego. Dzień dobry. Dobry. Witamy serdecznie dzisiaj Was wszystkich w murach najlepszej uczelni w kraju. Jest to ranking perspektyw, ranking szkół wyższych, który corocznie przyznaje nam takie prestiżowe miejsce. Mam nadzieję, że będziecie się tutaj dobrze czuli i że zdobędziecie wiedzę i doświadczenie właśnie dziedzinie nauki. Spotykamy się dzisiaj, proszę Państwa i drogie dzieci, ponieważ grupa pracowników Akademickiego Centrum Edukacji Ustawicznej, którym mam zaszczyt kierować, wpadła na pomysł, by po raz kolejny zrealizować projekt edukacyjny dla dzieci. Czy to dobra informacja? Super. No to w takim razie poznajcie autora tego pomysłu. Jest tutaj z nami pani Edytka Ciszewska, pracownik Akademickiego Centrum Edukacji Ustawicznej. Wspólnie przygotowywałyśmy ten projekt. Jest też z nami pani Małgosia Łojewska-Tarasiuk, koordynator projektu. Pani Małgosia będzie najczęściej się z Państwem kontaktowała w sprawach organizacyjnych. Zanim przedstawię naszych szanownych prelegentów i studentów, którzy nam wspierają z swoją działalnością wolontarystyczną w organizacji naszego przedsięwzięcia, chciałabym kilka słów powiedzieć na temat samego projektu. Otóż nie brakuje inicjatyw w naszym akademickim centrum i w naszej uczelni, takich skierowanych do społeczeństwa. Niedawno zakończyliśmy projekt, również finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ten projekt dotyczył aktywizacji międzypokoleniowych seniorów. Organizowaliśmy zajęcia dla seniorów starszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i dla naszych licealistów z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Organizowaliśmy m.in. warsztaty gier planszowych, kurs fotograficzny z takimi ciekawymi plenerami, zajęcia z aplikacji mobilnych społecznych użytecznych i bardzo taki ciekawy, ciepły odbiór wśród tych grup właśnie ten projekt znalazł. A dziś spotykamy się, proszę Państwa i drogie dzieci, aby oficjalnie rozpocząć realizację projektu pod tytułem Przystanek Popularyzacja Nauki. I ten projekt jest realizowany w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki i również jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale także ze środków naszej uczelni. Tutaj pan rektor też się kłaniamy dołożył cegiełkę, byście mogli Państwo i Państwa dzieci bezpłatnie uczestniczyć w tych zajęciach. Zajęcia są skierowane do 80 uczniów szkół podstawowych z powiatu bielskiego i miasta Biała Podlaska. Rekrutacje do projektu będą dwie. Jedną właśnie przeszliśmy, zaskoczyła nas ilość zgłoszeń, było ponad 150, pani Małgosia przed chwilą nawet mówiła, że około 200, a mogliśmy wybrać tylko 40 dzieci do pierwszego etapu. Ale proszę się nie martwić, będzie druga rekrutacja na rok akademicki 2023-2024, gdzie druga tura, nie te same już dzieci, tylko inne dzieci, będą mogły również przystąpić do rekrutacji. Zajęcia będą realizowane w małych, 10-osobowych grupach. Dwie grupy to dzieci z klasy 1-3. Które to dzieci? Ręka do góry. 1-3, dobra. A druga grupa to dzieci z klas 4-6. Które to dzieci? Super, też są. Tak, że to już widzicie swoich kolegów i koleżanki, będziecie właśnie w grupach takich wiekowych i klasowych podzieleni. Szanowni Państwo, całkowita wartość projektu to 304 425 zł. Co to oznacza? To oznacza, że każde dziecko dostaje prezent w postaci 37 ciekawych zajęć o łącznej wartości ponad 3800 zł na osobę. Sporo? Poprzez zajęcia będziemy przekonywać przyszłych studentów, że nauki, prawa i formuły i definicje nie są aż takie trudne, że ma...